Agent Polownik kopiuje tajne akta policyjne z dysku głównego na swój przenośny dysk kieszonkowy. Tak wygląda wzór na ilość skopiowanych danych S, mierzoną w megabajtach, będącą funkcją czasu T, mierzonego w sekundach. Uzupełni poniższe zdania odpowiednimi wartościami liczbowymi. Kiedy kopiowanie się rozpoczęło, na przenośnym dysku były już zbiory zajmujące łącznie puste pole megabajtów pamięci. Kiedy kopiowanie się zaczęło, oznacza to, że czas t równy był 0. t równa się 0 to moment rozpoczęcia kopiowania. W momencie t równym 0 wartość funkcji s, czyli s od 0, wynosi 5 razy 0 dodać 45, czyli 45. s jest mierzone w megabajtach, czyli było 45 megabajtów zbiorów na dysku, kiedy kopiowanie się rozpoczęło. Drugie pytanie. Co każde 10 sekund kolejne puste miejsce, megabajtów, kopiowane jest na dysk agenta polownika. Czyli ile agent kopiuje co każde 10 sekund? Można to policzyć na parę sposobów. Jeden z nich jest taki, że wiemy, że na początku, czyli w czasie t równym 0, na dysku przenośnym było już 45 megabajtów danych. I możemy policzyć, ile będzie danych 10 sekund później. Czyli policzymy wartość funkcji s dla t równe 10, czyli s od 10. s od 10 równa się 5 razy 10 dodać 45, co się równa 50 dodać 45. W czasie t równym 0 było 45 MB, a 10 sekund później mamy 50 dodać 45 MB, czyli przez 10 sekund. Dodatkowe 50 MB zostało skopiowane. Tego można się było spodziewać, bo jak t zwiększy się o 1, to ta funkcja zwiększy swoją wartość o 5. Czyli jak t zwiększy się o 10, to 5t zwiększy swoją wartość o 50. Co każde 10 sekund kolejne 50 MB kopiowane jest na dysk. Możemy to sprawdzić jeszcze inaczej. Możemy sprawdzić, co się stanie kolejne 10 sekund później. S od 20 to będzie 5 razy 20 dodać 45, co się równa 100 dodać 45. I widać, że kiedy minęło 10 sekund, kiedy zwiększyliśmy czas o 10 sekund z 10 do 20, to liczba skopiowanych megabajtów zwiększyła się o 50.